To wspaniałe spotkanie w gronie tak zacnym jest efektem mądrej, dobrej zmiany z przełomu lat 80. i 90. Jej efektem jest powstanie jej fundacji szczególnej, no bo fundacji, która dysponuje swoim własnym fundamentem finansowym i może działać na zdrowych zasadach pełnej niezależności, którą to niezależność potrafiła bardzo skutecznie parę razy obronić, o czym warto pamiętać, chylić głowę z szacunkiem, ale także z nadzieją, że ta niezależność w dalszym ciągu będzie działała na rzecz właśnie pogłębiania poczucia niezależności i wolności myśli naukowej we wszystkich dziedzinach ważnych z punktu widzenia rozwoju Polski. Chciałem więc po pierwsze serdecznie pogratulować i podziękować za konsekwencję w działaniu, która owocuje ogromną ilością i stypendiów i systemowego wsparcia dla badań naukowych. Nie można myśleć o przyszłości Polski bez uzbrajania kraju, także i nauki polskiej, zdolności do konkurowania z innymi. Tak jest zbudowany świat, że trzeba konkurować, trzeba umieć konkurować, trzeba mieć szansę wygrywania w konfrontacji z innymi, często lepszymi, często zamożniejszymi, ale wcale niekoniecznie do pokonania, dlatego że dysponujemy wieloma zasobami, dysponujemy wieloma narzędziami działania, dysponujemy wieloma talentami, dysponujemy także ogromnym doświadczeniem i kapitałem ludzkim. Dlatego chciałem serdecznie podziękować za działanie na rzecz uzbrojenia Polski w kolejne generacje naukowców, w kolejne generacje ludzi myślących o przyszłości i o przeszłości, ale w sposób przydatny dla rozwoju całego kraju. Wszystkiego dobrego. Miło mi poinformować, że Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o ziemi otrzymał pan profesor Krzysztof Palczewski z Case Western Reserve University w Cleveland, USA. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych i o materiałach otrzymał pan profesor Mieczysław Mąkosza z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich otrzymał pan profesor Maciej Wojtkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z ogromną przyjemnością informuję, że Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych otrzymała pani profesor Ewa Wiprzycka z Uniwersytetu Warszawskiego.